Widać mnie? Widać mnie? Dobra, siemanko, widzimy się po krótkiej przerwie, no, w cudzysłowiu. Mianowicie, no wiecie, no znikłem, nie było mnie, teraz jestem, jest fajnie, jest okej. Przycapnę se na sekundkę. O, jak fajnie, nogi se odpoczną. No dobra, no cóż, no zaczynamy jechać z odcinkami. Dzisiejszy odcinek będzie taki, można powiedzieć, taki ogólnie, by zwrócić uwagę na jedną rzecz, taką jak w tytule. Dużo osób pisze do mnie w sprawie Pitganga 140XD, jakie to też inne osoby tam mówią, aby się do mnie tam a propos tego motorku dopytywać, że ja go testowałem, że ja polecam niby motor. Ale niestety musicie sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, bardzo istotną, mianowicie to, że testowałem pitbike'a z 2000 któryś tam, 2000 chyba, 2002, nie pamiętam dokładnie, który to był już rocznik tego motorka, który testowałem. Musicie sobie uświadomić to, że te motory, które są teraz sprzedawane, to nie jest ten sam motor. Ludzie pytając mnie o motor, o dokładnie tego Pitganga 140XD, wersję Enduro zwykłą, te 125, czy jaki tam jest ten mniejszy model. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że nie wiem, co to jest. Zaraz będziecie się pytać mnie, jak pan MRF może nie widzieć, co to jest, jak motor testował. Mianowicie, macie rację, testowałem motor, ale nie ten. Pewnie teraz nie jednej osobie wyskoczył error. Mianowicie, jak testował. Przecież testowałeś ten motor, jak możesz teraz nie wiedzieć, co to jest? Niby nazwa ta sama, niby ten, ale jest to całkowicie coś innego. Nie wiem, czy mi się uda, pewnie teraz będziecie mieć to pokazywane zdjęciami. Mianowicie, model, który ja testowałem, posiadał całkowicie inną ramę, inne plastiki, inne siedzenie, inne opony, inne zawieszenie, to nie jestem w stanie, a propos zawieszenia amortyzatorów przód, amortyzatory tył, nie jestem w stanie powiedzieć, są inne półki z przodu, klamki, kurde, tak powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że teraz też są już inne niż te, co były przy moim modelu, tym co ja jeździłem na nim, wahacz chyba jest ten sam, chyba, bo to wiadomo, materiały mogą być inne, felgi nie wiem, czy są te same, piasty też nie wiem, czy są te same. No kierownica też jest inna, jakaś tańsza założona. Teraz pewnie będziecie się zastanawiać, co on to w ogóle mówi. Nikt na to nie zwrócił uwagi. I przez to, że to wszystko jest inne, nie jestem w stanie wam polecić ten motor. Nie mogę się pod tym motorem w ogóle podpisać. Nie testowałem tego, nie wiem, co to jest. I teraz tak. O, nie reklamujesz, to pewnie ci dlatego się nie podoba. No nie podoba mi się, bo dużo moich plusów, jakbyście zobaczyli na odcinki, które nagrywałem a propos tego Pitganga, nie ma w tym nowym modelu. Nikogo nie zachęcam, ani nikogo nie zniechęcam do zakupu tego motorka. Tylko i wyłącznie chcę was uświadomić, że to nie jest ten sam motor, który testowałem. Nie ten sam model, nie ten. Po prostu jest to całkowicie inny. Można powiedzieć, że to jest całkowicie inny motor niż ten, który testowałem, więc nie jestem w stanie wam go. Nie, inaczej to powiem. Nie mogę się pod tym motorem podpisać, po prostu, że go przetestowałem i wam go polecam. Tyle. Chyba że kiedy dorwę ten motor na testy, no to sprawdzi się, nie? Bo ja się mogę mylić, może siedzenie dobrze dupę trzyma i nie jeździ się, że te nowa rama też nie odstaje, bo stara, nowa, powiem wam, ta stara mi tak bardziej wyglądała taka solidną, nie? A ta nowa taka, no takie plum, nie? Tak mi to wygląda. Mogę się mylić. Ja tam nie mówię, że nie, mogę się mylić, ale kurde, tak podejrzanie mi to wygląda, tak wam szczerze powiem. Ewentualnie jak posiadacie ten motor, możecie wypisać, napisać na dole w komentarzu pod filmem, jakie są wasze zalety, wady, czy co tam, jak się wam na tym jeździ. Może w przyszłości się uda zrobić recenzję, ale to na razie nie planuję. Chyba że w okolicy ktoś się trafi,
i będę miał czas, chociaż ostatnio jest ciężko, no to się przejedzie i przetestuje. No, ale to tak po jednej jeździe, po dwóch, no tak ciężko. No, ja akurat jak na przykład robię test albo coś, to muszę pojeździć chwilkę, muszę się zapoznać z motorem, pojeździć i dopiero po jednej takiej jeździe, no to tak nie zrobię recenzji, wam szczerze powiem. Muszę go konkretnie przetestować w naprawdę ciężkim terenie i wtedy dopiero mogę się coś wypowiedzieć. No dobra, no to kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Jesteś stary, ale odsubskrybowałeś, możesz go z powrotem zasubskrybować, bo będą się pojawiać kolejne odcinki. Mam nadzieję, że teraz regularnie i ciekawe. No ale co będzie w przyszłości, co mi w głowie gra, zobaczycie w kolejnych odcinkach, więc na razie!